Witajcie, z tej strony Sarge i w dzisiejszym odcinku z gry Assassin's Creed Valhalla zajmiemy się trochę aktywnościami w regionie Grand Breachshire. Tutaj jeszcze niczego właściwie nie zrobiliśmy. Ostatnio skończyliśmy gdzieś tam właśnie w samym miasteczku Grand Breach, a w okolicy jest dużo rzeczy do zrobienia i ponieważ trochę ostatnio poświęciliśmy materiałów na fabułę, no to teraz myślę, że rozejrzymy się akurat po tych miejscówkach, które już zwiedzaliśmy, a przynajmniej byliśmy w okolicy. Mniej więcej tam właśnie skończyliśmy ostatnio, bo to jest ta tajemnica, obok której przechodziłem, ale jeszcze jej nie robiliśmy, a teraz jestem tutaj przy tym punkcie synchronizacyjnym, odkrytym bodajże 2 odcinki temu. I w pierwszej kolejności chciałem tutaj się udać. Jest jakaś tajemnica, czyli mini zadanko do zaliczenia, więc teraz możemy tutaj rzeczywiście pójść. To jest to miejsce, kiedy podróżowałem razem z Somą i ona nie za bardzo miała ochotę wtedy w stronę tego punktu synchronizacyjnego się udawać, więc później plany musiałem zmienić. No ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Teraz możemy sobie co nieco nadrobić. Tutaj tylko muszę uważać, bo chyba jakieś zwierzęta już mnie próbowały atakować, ale ostatecznie nie wypatrzyły mnie. Wikiński wojownik. By all the backroads of the world, what ails my mind? Must be a hangover. Czemu cię głowa boli, mówisz? O kurde. Over here. Good warrior. Nie wierzę. Hi, stranger. Excuse me. I have a slight pain. Do you notice anything on my head? It's an itch or a cut that simply won't go away. It appears to be a battle scar. Ah. As I suspected. It must be from my most recent battle. You should see the other man. He got the worst of it. Worse than... I suppose it's possible, yes? If he's headless? My arms are numb from battle. Does it need any dressing? Do you think it is a serious wound? Czy wygląda poważnie? To nic drobnego, drobne draśnięcie. Nie no, bądźmy bezpośredni. Masz topór wbity w głowę. Good Drenga. You have an axe in your head. It is grim. I will take it out, but you will surely head off to the next realm soon. Ah. Valhalla it is. I appreciate your candid response. Now I prepare myself for the sights and sounds of the corpse hall. I will relieve you of the pain it gives you. Send you down the Bifrost. It is time. You know, there's a great mead hall nearby. We could go there and reflect on our greatest exploits. Nothing finer than an endless night of drunken glory. To make you forget all of the dishonorable fops in this world. Just scolds and warriors full of mead and story greed. Oh, yes. Let me weave you a hero saga from dirt and spittle. This one blustery battle day, I was inside a shield wall. And my wife entered the shield wall, nude, and started singing. Oh, we were so young. So very nimble in our hugur and our ways. No chętnie bym jeszcze posłuchał, całkiem dobrą masz jeszcze pamięć jak na swój stan. No ale pomożemy na tyle, na ile możemy w tym przypadku. All your enemies have been slain. Now you rejoice. Ja nie wierzę. No twórcy, widzę, nie przestają mnie tutaj zaskakiwać. Mieliśmy wcześniej w Norwegii chociażby gościa, który prosił nas, żeby
pozrzucać parę skrzynek, później on sam się rzucił w przepaść. Teraz koleś, który miał wbity topór w głowę i niewiele sobie z tego faktu robił. Co jeszcze nas tutaj spotka? O, i właśnie chyba zniknął. Szybko się udał do tej Walhalli, naprawdę. Tymczasem mamy list od zatroskanego kapłana. Bracie Pugliku, dotarła do nas twoja prośba, podobnie jak wszystkie poprzednie, ale na razie nie widzimy powodu, żeby zgadzać się na wykopaliska, bez względu na to, co twoim zdaniem może być ukryte pod tymi rzymskimi ruinami. Gdy znajdziesz trochę czasu, odwiedź mnie w klasztorze. Martwi mnie twoje samopoczucie. Brat Elfrik. Ciekawe, czy możemy go spotkać. Tak czy siak. O! Wow, wow, wow! Patrzcie, patrzcie. Mamy znowu, kurde, węże. Już ostatnio spotkaliśmy je po raz pierwszy. I chyba tutaj skorzystamy z tego, że mogę się z nimi rozprawić przy pomocy łuku. Lepiej trzymać na dystans. Co my tu mamy? Coś się zdobyłem. Ale nie, to myślałem, że będzie coś ważniejszego, bo tu jest jakiś artefakt. Jednak artefakt chyba jest na górze, w takim układzie. Ja sobie może to oznaczę, to wtedy będziemy widzieć się dokładnie. No, tak jakby to było jednak tutaj. A, patrzcie, mamy coś rzeczywiście. Wyrzućmy tylko ten kamień. Rzymski artefakt zdobyliśmy. Ciekawe, do czego się przyda i ewentualnie kiedy. Tymczasem mamy kolejne dwa punkty umiejętności. Proszę bardzo, zaraz rzucę okiem na ten rzymski artefakt, bo rozumiem, że mogę jeszcze to podejrzeć w ekwipunku. Niczego poza tym tutaj nie widać. Przejdźmy zatem do sakwy. I teraz mamy to. Pradawny artefakt z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Lepiej zaniosę go do Kruczej Przystani. Ktoś na pewno zrobi zeń dobry użytek. Okej. Czyli rzeczywiście się przyda. I to w naszym obozie. Tak więc prędzej czy później zaniesiemy to jak najbardziej. Dowiemy się, komu trzeba to zanosić. Chociaż już coś mi się teraz wydaje, że już dostawaliśmy taką informację, tylko teraz nie jestem pewien, gdzie to miało być. No ale okej, dwa punkty umiejętności, które możemy jeszcze tutaj rozdysponować. Tylko co my tutaj chcieliśmy? Chyba tą strzałę naprowadzaną. Obrażenia od zdolności i biegłość, z jaką władasz łukiem drapieżcy, pozwala ci na niebywałe popisy celności. Naciśnij R1, aby zmieniać tor lotu wypuszczonej strzały. Tylko że potrzebujemy łuku drapieżcy, czyli tego, z którego korzystałem wcześniej. Może ja sobie to teraz wyciągnę i zobaczę. Zwłaszcza, że chyba w okolicy mamy do czynienia jeszcze z jakąś zwierzyną. Też mnie tutaj coś wypatrywało. Jest, mamy tam. Nie wiem, czy dzika. I to nawet nie jednego. Aha, tylko że muszę przytrzymać. Muszę przytrzymać, żeby celować. Więc w ten sposób możemy z daleka przyatakować. A, tylko że pamiętajmy o tym, że no, strzały podnieść. Chociaż nie, podnosić też mogę. Nawet na upartego. Tutaj wszelkie prawa fizyki. Chociaż widzę, że nie zawsze. Nie wiem, od czego to zależy. Na początku mogę podnosić, ale później jest już gorzej. Nie mogę tak sobie bezpośrednio ciągle ruszać tą strzałą w locie. Jakiś tam ograniczony jest tego zakres, ale i tak więcej mogę zrobić, niż wskazywałyby na to prawa fizyki. W każdym razie no, straciłem wszystkie strzały, więc teraz będę musiał je gdzieś po drodze odzyskać. Może właśnie akurat tutaj. No a skoro już upolowaliśmy te zwierzęta, no to zbierzmy skóry. Przydadzą się przecież prędzej czy później. Poza tym możemy odzyskiwać też te strzały.
Mamy tymczasem kolejnego dzika i jeszcze jakieś surowce. No dobrze. Spróbuję jeszcze go trafić. Myślałem, że w czuły punkt trafię. Ale chyba się nie udało tym razem. Zobaczmy, jakie surowce będą tutaj. Oczywiście skóra i ruda żelaza. No dobra, lecimy od razu dalej. Tutaj te północne tereny myślę, że warto by było jeszcze zbadać. Po drodze jeszcze i tutaj mamy jakieś surowce. Troszeczkę sobie pośmigamy po tych okolicach. Biorąc pod uwagę, jakie abstrakcyjne historie tutaj momentami mają miejsce, no to może to być ciekawy materiał obfitujący właśnie w takie przygody, jak chociażby spotkanie wojownika z wbitym toporem w głowę. Tymczasem tutaj coś mamy i proszę, już nam pokazało też jakiś najazd w okolicy. Ale to jeszcze dalej najwyraźniej. No, jak już tutaj jestem, to bym sprawdził z tej strony, bo mamy opal chyba. Dokładnie. Okej, to teraz już wiadomo, jak się tutaj dostać. Właściwie mogę też tak uderzyć, jak rozumiem. No, a może i nie. Dobra, zróbmy to normalnie. Tylko że właśnie przydałoby się, żeby jakoś szybciej móc zmieniać, kurczę, ten łuk. A nie tylko zaglądając do ekwipunku. No ale już trudno się mówi. W każdym razie tutaj musi być ta skrzynka. Co to jest za miejsce? Okej, bo to jest chyba do wysadzenia, prawda? Teraz poszukajmy czegoś, co pozwoli nam to wysadzić. Proszę bardzo. Mamy oczywiście. I teraz tak, tutaj sobie położymy. I wystarczyłoby w to strzelić. Aj, kurde, nie mogę zapominać, że w przypadku tego łuku to my nie naciągamy jeszcze dłużej cięciwy. Trochę srebra przy okazji. Tutaj rozumiem, że na drugą stronę już nie przejdę. Musiałem chwilę odczekać, aż zgaśnie ten ogień. Ale to mogę przesuwać, czyli tam jeszcze przejście jest z tej strony. Dziwne jest tylko to, że nie mogę tego niszczyć. No teraz się dopiero udaje. Mimo wszystko sprawdźmy jeszcze to. Mniejsza runa cienia. Do pancerza znowu. O, a to do pancerza to akurat się nam przyda. Wreszcie, można by rzec, bo tutaj mi brakowało. Obrażenia od skrytego ataku, plus jeden. Czy ja już mam wszędzie w pancerzu te runy? No najwyraźniej tak. I bardzo się z tego powodu cieszę. Okej, tutaj rzeczy kolejne. Trofea, można powiedzieć. Podejrzyjmy jeszcze. Bo tutaj dalej mamy bogactwo, ale to już jest w ogóle w innej części. Tym niemniej tędy można by było się rozejrzeć. Zapalmy tylko pochodnie. Bo jest zdecydowanie za ciemno. Aha, czyli można się było po prostu tam dostać też od drugiej strony, jak widać. No spoko. Pochodnie można schować. I teraz przywołamy znowu wierzchowca. No bo tak, tam mamy dostępny najazd. Jest kolejny klasztor do zaatakowania. W pierwszej jednak kolejności bardziej bym na północ zmierzał. Tutaj jeszcze trochę surowców. Ale słyszałem, że znowu jakieś zwierzęta w okolicy. No ale tych surowców akurat po tej stronie jest troszkę więcej. A, bo tutaj są ludzie. No proszę. Best not to draw attention here. Czyli w tym miejscu nie jest tak bezpiecznie. Obszar zastrzeżony. Podejdźmy bliżej. Tak jest. Na górze mamy gościa i to nawet dwóch.
Spróbuję najpierw tego zaskoczyć. Mam nadzieję, że ten z tyłu się nie odwróci. No ale tę umiejętność to już kocham dosłownie. Piękna rzecz. Szybko można się rozprawić z dwójką przeciwników. Dobra, ja bym na to wskoczył i tutaj zaskoczył tego. Mamy rzezimieszka, ale będziemy potrzebować też zaawansowanej likwidacji. Na szczęście posiadamy taką umiejętność. Czyli dodatkowo musimy się jeszcze refleksem popisać w takim przypadku i wcisnąć drugi raz R1 w momencie, tak jak widzieliście, kiedy ten wskaźnik pojawił się na odpowiednim obszarze tego kółka. Tutaj jeszcze mamy coś do odczytania. Przestroga bandyty, to błędne ogniki, jestem tego pewien, na cmentarzu na południe stąd. Ja i Torold widzieliśmy je nocą przy pełni księżyca. Drobne punkciki jasnego światła unoszące się w powietrzu wokół nas. Trzymajcie się z dala od tego miejsca. Duchy są bardzo niespokojne. Pytanie, czy my tam się dostaniemy i znajdziemy coś ciekawego. Na południe chyba było. Tutaj byśmy mieli też jakieś właśnie bogactwa. Może właśnie to będzie akurat to miejsce, ale na razie lecimy tutaj, bo kolejna tajemnica czeka. Może być znowu coś ciekawego. Aż teraz, kurczę, powiem wam, że po tych różnych historiach, które tutaj mieliśmy okazję poznać, to naprawdę... A, oni jednak mnie zaatakują? Myślałem, że jak jestem poza terenem zastrzeżonym, to sobie odpuszczą, ale jednak nie. No dobra. Możemy w takim razie zawalczyć, panowie i panie. A ty nie uciekaj. To co wy jeszcze powiecie? A, bo oni kurde tutaj we mnie rzucają, patrzcie. Ten jeszcze się rzuca. Kurde, zapomniałem przytrzymać. No i to wystarczy. Tak, ciągle jesteśmy na granicy, jeśli chodzi o te strzały. Zużywam je na bieżąco, a teraz na szczęście odzyskaliśmy. Kurde, mamy jeszcze kolejnych, naprawdę? Naprawdę nie dajecie tutaj za wygraną, widzę. Od razu, kurde, usłyszeli, że trwa walka i przyszli pomóc swoim kumplom. Uwaga. No nie wierzę, jak nie trafiłem. Jeszcze raz. Ej, no serio? Między oczy. Szkoda tylko, że już nie mam z czego strzelać. No ale i z tobą muszę sobie poradzić. Okej. Dobra, to by było na tyle. Najwyższa pora już udać się dalej, bo kurczę... Zatrzymaliśmy się tutaj na zbyt długo, chociaż patrzcie, że jeszcze tutaj coś mamy. To będzie... A, z tej strony to co, ja kurczę nie zwróciłem uwagi w końcu, że jest tu jeszcze jedna skrzynka. Teraz sobie zabraliśmy dopiero. Szkoda by było pominąć te surowce, jakby nie patrzeć. O, i mamy chyba trochę strzał przynajmniej, no to dobrze. Strzały drapieżnika odzyskane zatem. Lećmy tutaj. No, tylko że kawałek będę musiał chyba jednak przepłynąć. Nie sądzę, żebym był w stanie na przykład tutaj konno przejechać, więc od razu już pójdę pieszo i zobaczymy. Też tak, skoro zbieram na bieżąco te surowce, to się zastanawiam, czy ewentualnie już sobie czegoś znowu nie ulepszyć, jeśli chodzi o moje wyposażenie. Chociaż teraz na brak odporności, na obrażenia nie mogę narzekać. Dobra, na razie zobaczmy, co tutaj się dzieje. Z kimś do pogadania mamy. Heathen, this is a place for proud converts like myself. I seek those who wish to join the great and superior holy path I am on. Hi, monk. No need to brag of your faith.
Have you recently tested your faith? Considered the holy path? It is a better way, I swear to you. I am content with my gods. Not as content as I am with mine, I am sure. He allows me to avoid rage. I am never angry. Never. Good for you. Without anger in my life, I am completely changed. No longer obsessed with riches like you. They are meaningless because he loves me. Go ahead and burn my house. Destroy my belongings. I will never get angry. Oj, nie kuś, nie kuś. A coś mi się wydaje, że to jest wyraźna sugestia, żeby to zrobić. Pamiętajmy, że w przypadku tych tajemnic... Yes, go ahead, destroy my crates and take my belongings inside them. God provides me enough. Pamiętajmy, że właśnie w przypadku tych tajemnic musimy się domyśleć sami, co zrobić na podstawie rozmowy. You see? I am not angry. Make yourself at home. It does not bother me. You will soon change from your pagan ways. Ciekawe, czy będziesz taki spokojny, jak ci spalę, kurczę, to wszystko. O, nie wierzę. Nawet ta krówka. No, dobra. Go ahead. Destroy more. My faith cannot be broken. Thank you, Lord. For sending this devil to... Thank you, Lord. For sending this devil to test my faith. Nie wiem, co jest gorsze. Czy to, że mu tutaj to spalimy, czy to, że mu zabijemy krowę? Yes, burn it down. Make a pyre of the past. Nadal jesteś taki spokojny, co? Go ahead and slaughter my livestock. It is not something I wish to do, but I would gladly allow you to do it. Ja nie wierzę. And all of this homestead? The livestock. This is all yours. They are not mine, but God's. I have converted to God, and now I share all things. Yes, you mentioned that. Curious, good man. What were you before you became so devout? I was just like you, a stupid heathen, lost and violent. Speaking of which, you should try praying before it is too late. Too late? For what? The eternal buckery you possess? And now you stand. I worry that stool is covered in shit. A na czym ty tutaj siedziałeś? What is this? Oh no, that's... I mean, that key. Do what you like with it. Throw it in the river. My faith will not budge. A to ciekawe. Czyli jednak coś ukrywasz, co? Sakwa. Zobaczmy tutaj ten klucz. Powinien być w przedmiotach związanych z zadaniami. Ten klucz otwiera drzwi szopy pobożnego mnicha. To normalnie było otwarte, ale szopa jest na tyłach, jak rozumiem. Skreślony w pośpiechu list mnicha. 875 zim, licząc od śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa w dzień pełni miesiąca wojny, zmieniłem swe imię z Egila na Cynegara Pobożnego. Odrzucam błędy przeszłości i oczyszczam duszę z grzechów, które niegdyś się uplamiły. Odnalazłem światłość, która przepędza spowijający mnie mrok. Bóg mi wybaczył. On mnie zaczyna coraz bardziej przerażać. Jeszcze chodzi za mną. Jakby się wyraźnie bał, że odkryjemy jakiś jego sekret. A skoro taki mrok go wypełniał, no to nie wiem, czy chce się dowiedzieć, co on tutaj robił. Przestań za mną łazić, stary. Może oddalę się od niego. Patrzcie, jest wejście. This hut reeks as if a battlefield. Corpses.
Are these your other converts? Or your past crimes? You desecrate my integrity by insinuating such. But my faith cannot be desecrated. Praise be to my lord. Praise be to nothing. What crimes lie beneath your veil of Christ? O mój Boże, to jest gorsze niż myślałem. What crimes have you gotten away with? You are no convert. You are a filthy opportunist. The church gave you riches. I am a strong, Christian, mild-mannered man of the cloth. My pagan past is gone. I am... A hypocrite, with not a shred of honor. You should pay for your crimes. People die unjustly in your newfound faith. I gave you a chance, heathen. I am a better, richer man for what I did. I changed course and... Fuck it! I am still the blood-hungry whore I once was. Fucking die, you putrid shit-eater! Die a thousand ways and times like the others. You would have sworn an oath to a pile of shit, you liar, full of false pride. You should be judged at an all thing for your crimes. No dobra, to już taki spokojny nie jesteś, co? I gdzie się kurde rzucasz? Ależ teraz zapłacisz za te zbrodnie raz na zawsze. Those willing to give everything away are often those who have taken too much. To było przerażające, jak bardzo świętoszek, no właśnie, jak bardzo udawał świętoszka i takiego spokojnego, a tutaj to co znaleźliśmy, Boże, jak tutaj musi cuchnąć, naprawdę. Zabierzmy co możemy i spadajmy stąd jak najszybciej, bo chyba Eivor nie chce tutaj zostawać i wcale mu się nie dziwię. Ale to jednocześnie kolejna historia, jaką mieliśmy okazję tutaj poznać, i kolejna opowieść ciekawa skądinąd, aczkolwiek makabryczna, makabryczny finał właściwie tej opowieści. Tym niemniej, no, po raz kolejny przekonujemy się, że zdecydowanie warto te aktywności tutaj powykonywać. Nawet powiem wam, że z każdą chwilą coraz bardziej się do tego przekonuję, bo jeszcze kiedy byliśmy w Norwegii, to miałem mieszane uczucia. Miałem takie wrażenie, że większość tych tajemnic to jest coś bardzo prostego i no faktycznie ogólnie przechodzimy to zazwyczaj w nie więcej niż w kilka minut, ale robią się z tego ciekawe historie, no raz makabryczne, raz humorystyczne wręcz. Ale za każdym razem jest to jednak coś innego. Nie są powielane tylko i wyłącznie jakieś schematy i to na pewno się chwali. Dobra, musimy znaleźć przejście do środka, na przykład tędy, prawda? Bez problemu się dostaniemy. No i przy okazji odblokujmy to od razu. No czemu nie mogę? Najprościej jest to zrobić oczywiście łukiem. Tylko że każda strzała jest cenna, prawda? Notatka myśliwego. Czekam tu już 3 noce i nic. Żadnych dźwięków, żadnych głosów, nic z tych dziwnych rzeczy, o których tak gardłowano w karczmie. Jeśli to samo do mnie nie przyjdzie, pójdę go poszukać, czymkolwiek lub kimkolwiek jest. Lękam się tylko Boga, a z grasujących tu demonów nic sobie nie robię. Cięciwa mego łuku jest dobrze naciągnięta, strzały przygotowane. U pasa mam sztylet, a ręce pewne. Tłuczek zdobyty. No i coś jeszcze... Aha, bo to jest wyjście po prostu na zewnątrz, pod ten domek, pod tą chatkę. Nie wiem tylko, czy jestem w stanie tutaj coś więcej znaleźć. Pieprznik, czyli po prostu prowiant do uzupełnienia i został rzeczywiście uzupełniony. No dobrze.
Dajcie koniecznie znać w komentarzach, która z tych dwóch historii wam się bardziej podobała. Szczerze mówiąc, ciężko mi jest je ze sobą porównywać, bo zupełnie co innego oferowały. Ta pierwsza historia, no z jednej strony tragiczna dla tego gościa, który miał wbity ten topór, ale z drugiej strony dość humorystycznie przedstawiona, że nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, że ten topór miał wbity. No a z tym świętoszkiem, no to już było coś bardziej przejmującego. Czekam zatem na wasz odzew i do usłyszenia w kolejnych materiałach.